W projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości, oprócz tego, że jest mowa o tej tak zwanej konfiskacie rozszerzonej, zakładającej m.in. konfiskatę przedsiębiorstw, jest też kilka innych regulacji, które budzą wątpliwości. I jedną z takich regulacji dość niebezpiecznych z perspektywy obywateli jest wprowadzenie nowego typu przestępstwa. To przestępstwo będzie polegało na tym, że jeżeli dana osoba ma nieujawniony dochód, nie nielegalny, ale nieujawniony, a jednocześnie utrzymuje stałe kontakty, mówi projekt, z członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, to wówczas ponosi odpowiedzialność karną. I do czego to może prowadzić w praktyce? Otóż wyobraźmy sobie, że mamy członka zorganizowanej grupy przestępczej w jednym domu, a jego sąsiadem jest pan Kowalski. I pan Kowalski przez to, że codziennie wita się ze swoim sąsiadem, przez to utrzymuje z nim przecież stałe kontakty, a jednocześnie na przykład prowadzi korepetycje i nie ujawnił tego dochodu właściwym organom podatkowym, może ponieść odpowiedzialność karną na gruncie tych przepisów. I to jest jakby prowadzenie do takiej sytuacji, w której obywatele nie będą pewni tego, za co mogą odpowiadać karnie, a za co nie. Bo rzeczywiście tutaj to pojęcie stałych kontaktów jest na tyle nieprecyzyjne, że dzisiaj nie wiemy, co się pod nim kryje. A w powiązaniu z tym, że nasze państwo chce ścigać dochody nielegalne, a dochody nieujawnione, może to prowadzić do takich skrajnych sytuacji.